Dzień dobry, witamy ponownie z Adelandu, tu Sadasy. Mamy tutaj ze sobą rodzinkę Mateusza. Rozmawialiśmy o pierwszych efektach delfinoterapii po drugiej sesji. Teraz chciałabym rodziców zapytać, jak to jest po 10 sesji. Słuchajcie, jakie zmiany u Mateusza zauważyliście i co chcielibyście przekazać innym rodzicom? To znaczy tak, po tej całej sesji na pewno Mateusz tak bardziej jest wyciszony, bo był bardziej taki chaotyczny. Teraz jest bardziej wyciszony, zdyscyplinowany, więcej skupia uwagę na jednej rzeczy, koncentruje się, koncentracja zdecydowanie się poprawiła. No przede wszystkim, może od tego powinienem nawet zacząć, odeszło nam w 100% moczenie nocne. Czyli, że tak powiem, krótko i na temat po polsku, rzuciliśmy pieluchę, pampersa. Brawo! Brawo, Mateusz! Brawo, no obu się tutaj. Tak. Super. Mati całą noc ładnie prześpi, do tej pory spał na brzuchu, teraz nauczył się spać na plecach. Całą noc prześpi bez pieluchy, rano do toalety, także po prostu super. To jest, uważam, osiągnięcie bardzo duże dla naszego dziecka. Brawo, Mateusz, super. Proszę o akto, o odwracać się przodem. Chodź, Mateusz, pokaż się tutaj, pokaż te piękne oczy, pokaż. Pokaż buzię całemu światu, synuś. Jak to jest z kontaktem wzrokowym teraz, słuchajcie, u Mateusza? Kontakt wzrokowy też się poprawił, zdecydowanie. No i jest to sam z tego słowa, że się podobało. I Mati, tu na pobycie, co jeszcze zauważyłam dodatkowo, że bezpośrednio sam od siebie zaczepia po prostu inne osoby. Ostatnio panią kelnerkę spojrzył głęboko w oczy w hotelu i do niej mówi: hej! Brawo, Mateusz, zaczynasz podrywać. Także mamy Kasanowa rośnie. Czekałaś na to, aż Mateusz spontanicznie powie do ciebie: mamo. Tak, tak, tak. Mateusz właśnie mówi: mamo, spontanicznie. Czy mówi, czy tata też? Tata też. Brawo, na usonarze Mateusz leżąc powiedział: mama, spontanicznie, a przy myciu delfina pierwszy raz powiedział bardzo trudne słowo, powiedział: głaszczemy. Nie powiedział: cacy, dotykamy, powiedział: głaszczemy. Tak więc no, to jest ogromne osiągnięcie, bo koncentracja tutaj i zdolność do wyciszenia była na poziomie zerowym u Mateusza. Teraz osiągnęliśmy taki poziom, że Mateusz potrafi się położyć na wodę i potrafi się odpowiednio zrelaksować. Co chcielibyście powiedzieć innym rodzicom? No, żeby z tego skorzystali. Innym rodzicom chciałabym przekazać jedno tylko. Odkładać pieniądze, przyjeżdżać do Kuzadashi, do was tutaj. Oczywiście z taką ekipą, jak jest teraz, tym samym zestawem. W roli głównej z Mają. Maji to się duże brawa należą. Brawa dla Mai, Mati. Brawa dla Mai. Brawo, brawo, brawo. Maja, naprawdę tobie bardzo dużo zawdzięczam. Ty byłaś, mówię, głównym trenerem Mateusza, rehabilitantem. Naprawdę zrobiłaś kawał dobrej roboty. I naprawdę chciałabym, żeby firma to doceniła, bo naprawdę wiem, Mateuszek jest trudnym dzieckiem, bo jest dzieckiem genetycznym, trudnym do ogarnięcia. Początki, pierwsza, druga wizyta, pamiętasz, jakie to było? Szarpanie, bo to po prostu była walka, szarpanie. I że tak powiem, umiałaś, w cudzym słowie, jak to się mówi, pozgromić lwa. Ja sama jestem lwem. To jest wszystko sukces zespołowy zawsze. Dziękuję za zaufanie. Także Mateusz, czekamy na kolejne etapy, czekamy na kolejne delfinoterapię. Na pewno do was wrócimy za rok. Dziękujemy bardzo. Wrócimy za rok, żeby poprawić jeszcze bardziej funkcjonowanie Mateuszka i jak przez ten rok będę pracowała ja i logopedzi, żeby jednak te sylaby się ruszyły, a potem będziemy starały się w proste wyrazy sylaby łączyć. Dokładnie. Wszystko się dzieje po to, żeby się dziać. Wszystko w dobrą stronę, w dobrym kierunku idzie. Także szczęśliwa jestem, że tu przyjechaliśmy. Bardzo, bardzo szczęśliwa jestem. Pozdrawiamy z Adelandu, kochani. Pozdrawiamy.